Jakie podasz liczby, jeśli będziesz liczyć po 5, zaczynając od 179? Zaznacz wszystkie, które pasują. No i tutaj mamy ileś liczb do wyboru, no ale policzmy, jakie będą liczby, jak będziemy liczyć po 5. Czyli do 179 muszę dodać 5. To ile to będzie? No ja lubię myśleć o tym w ten sposób. Jak dodaję sobie w pamięci, że dodaję. Jedynkę, a potem czwórkę, no bo jedynka i czwórka to razem jest 5, a jedynkę, jak dodam do 179, to dostanę 180, a jak do tego dodam jeszcze tę czwórkę, która zostaje, no to będę miał 184. Będę zapisywał te wyniki po kolei, czyli mamy 184. Jaka będzie następna liczba w kolejności? Jak będę liczył po 5? No to akurat jest bardzo łatwe, bo muszę piątkę dodać do czwórki, tutaj tylko cyfra jedności się zmieni i dostanę 189. Jak do 189 chcę dodać 5, no to jest zupełnie podobny rachunek do tego, który tutaj był. Czyli do 189 dodam znowu jedynkę i jeszcze potem czwórkę i dostanę 190 dodać 4, czyli 194. Czyli następna liczba w kolejności to będzie 194. Potem jak dodam piątkę, to będę miał 199. No i nie będę tego pisał, bo to będzie znowu podobny rachunek. Jak do, 100, do 199 dodam 5, no to znowu rozbiję to na dodawanie 1 i 4. Jak dodam 1 do 199, to dostanę 200. Jak do tego jeszcze dodam 4, to miał 204. 204. No i tutaj już nie mamy większych liczb, więc dalej mogę już nie liczyć. Zobaczmy, które z tych liczb, które tutaj wypisywałem, rzeczywiście tutaj się znajdują na tej liście. Więc tak, 184 jest. Na tej liście 189 jest potem, a 186 nie występuje tutaj w tym ciągu, który wypisałem na dole. 194 jest, 197 nie, 199 wypisałem na dole, 201 nie mamy, 204, czyli gdybym zaznaczał w arkuszu odpowiedzi, no to zaznaczyłbym te odpowiedzi. No i zauważmy, że tu występuje tutaj pewna prawidłowość. Jak zaczynamy od liczby, która ma cyfrę 9 na końcu, to dodając piątkę. Dostajemy na końcu zawsze albo czwórkę, albo dziewiątkę. I to są te liczby, które tutaj zaznaczyłem w odpowiedziach.